Witam wszystkich, nazywam się Ania Drej i zapraszam na Daily Fix. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge dokonali ciekawego odkrycia. Tuż przed naszą galaktyką zaobserwowali dwa duże, ciemne punkty. Nie są one widoczne, jednak ich ogromna masa przyciąga do siebie okoliczne, widzialne obiekty. Naukowcy podejrzewają, że jest to tak zwana ciemna materia. W rozmowie z Business Insiderem dr Wasili Belokurov powiedział, że jeśli może ona gromadzić się w grupy, to mówi nam to coś więcej o ciemnej materii i cząstkach, z których jest zbudowana. Na przykład, że muszą być one bardzo ciężkie. Zwyczajny serial, czyli Regular Show, to jedna z popularniejszych produkcji animowanych emitowana przez Cartoon Network. Serial opowiada losy Sójki, Mordechaja, Szopa, Rigby'ego oraz ich przyjaciół. Jak informuje portal Deadline, dobiegnie on końca wraz z 8. sezonem, który zadebiutuje 26 września. W kwestii zakończenia serialu wypowiedział się także główny twórca J.G. Quintel. Opowiedzieliśmy już wszystkie historie, jakie chcieliśmy, więc wszystko poszło po naszej myśli aż do końca, podsumował. Tak jak wcześniej mówiły plotki, Assassin's Creed The Ezio Collection naprawdę istnieje. Na zestaw będą składały się trzy gry: Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood oraz Assassin's Creed Revelations. Potwierdziła się również data premiery, 17 listopada. Nie wiadomo natomiast, czy kolekcja rzeczywiście będzie działać w 1080p i tylko 30 klatkach na sekundę. Zestaw prawdopodobnie będzie kosztował $70. League of Legends może niedługo doczekać się planszówki w świecie gry kryjącej się pod nazwą Max and Minions. Taką informację można było znaleźć na Shut Up and Sit Down. Rewelacja została wkrótce zdjęta z serwisu, ale artykuł zdążył doczekać się powielenia. W grze zmierzy się ze sobą czterech graczy, z których każdy na początku programuje swojego robota, a następnie wysyła go do walki z minionami. Pudełko będzie zawierać od kart, kości i żetony po pięknie wykonane figurki. Za całość mamy zapłacić tylko $80. Planszówka ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku, niestety gra nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana i nic więcej nie wiadomo. Coś się chyba dzieje w szeregach Zamieci, bowiem na przestrzeni kilkudziesięciu miesięcy coraz więcej legendarnych pracowników odchodzi z firmy. Tym razem chodzi o Chrisa Metzena, który u Blizzarda pracował przez 20 lat i maczał palce w każdym uniwersum. Oficjalnie pan Metzen odszedł, bo chce poświęcić więcej czasu rodzinie i odpocząć. Jednak niedawno dowiedzieliśmy się o założeniu Bonfire Studios właśnie przez byłych pracowników Blizzarda. Przypadek? Jednak pan Metzen zaprzecza wszelkim spekulacjom dotyczącym zmiany frontu. To był Twój Daily Fix. Aby być na bieżąco, zostań z nami na IGN.